serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Wojtek Kowalewski, fantastyczny bramkarz, mało tego, fantastyczny komentator sportowy podczas ostatnich... Dobry, witam. Dziękuję za komplementy. Marek Starczewski, Zbyszek Gnieźlejko. No i Marku, musimy... Musimy po prostu... Podsumować parę rzeczy. Tak, przede wszystkim Mistrzostwa Europy, naszych piłkarzy. Powiedział pan wtedy, że w czasie wywiadów, że ma mieć nową, świetną drużynę. Że to jest drużyna taka, która no, nie przyniesie nam wstydu i na Mistrzostwach Europy i później. Czegoś zabrakło? Jak pan ocenia ten? No, to było, nie było, no... bohaterską porażkę. Znaczy na pewno perspektywa czasu daje to możliwość, że można już pokusić się o jakieś refleksje i wnioski, które mam nadzieję, że wyciągnięte przez odpowiednie osoby, które też mają wpływ na polską piłkę nożną, też przyniosły określony skutek, pożądany skutek, a wiadomo, że w sporcie najważniejszym takim skutkiem oczekiwanym jest wynik. Słowa, które padały podczas turnieju i po odpadnięciu naszej reprezentacji już z tego turnieju, słowa również moje mówiące o tym, że ten zespół jest perspektywiczny, że ma duży potencjał, ja nadal podtrzymuję, bo w rzeczywistości tak jest i ten turniej pokazał, że ten potencjał nie został w odpowiedni sposób wykorzystany, umiejętnie wykorzystany, bo jest... Trener? Znaczy, tu jest wiele czynników. Tak jak też na gorąco komentując tą sytuację, też nie starałem się tutaj szukać przyczyny i głównego winowajcy w osobie trenera Smudy. Tak i teraz nie będę tego robił. Przede wszystkim, tak jak i na wynik pozytywny składa się wiele czynników i elementów, tak również na porażka i przyczyny porażki też nie jest to jedna przyczyna, tylko kilka i na pewno tutaj działania trenera również mają istotne znaczenie, bo jest to osoba... No ale to właśnie, jeśli nie trener, to w takim razie daleko by szukać winy w osobie na przykład pana Grzegorza Lato jako prezesa PZPN-u, bo jeszcze mniejszy miał wpływ, a być może piłkarze, może dobór piłkarzy. Również zawodnicy, oczywiście to są ci ludzie, którzy przede wszystkim mają wpływ na obraz gry bezpośrednio na boisku. Trener naznacza jakąś strategię na mecz, na przygotowania. Później dochodzą do słowa potencjalne możliwości poszczególnych zawodników i to, jak oni realizują te założenia, czy w ogóle jest w ich sile jest to, żeby sprostać wymaganiom. A za selekcję odpowiada trener, za taktykę meczową również trener. Schemat przygotowań również ustala trener i tutaj oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jest to jedna osoba, która ponosi odpowiedzialność. Na pewno część odpowiedzialności, duża część odpowiedzialności spada również na zawodników. Ale to są wnioski, które... Panie Wojtku, pan był zawodowym piłkarzem. Przed tymi mistrzostwami Europy jeden bardzo stary, doświadczony człowiek mi powiedział w ten sposób. W 1974 roku Szarma wkładał głowę tam, gdzie inny by nie włożył nogi. W tej chwili ci wszyscy zawodnicy, którzy grają, nie włożą, tak jak Szarma, głowy, ponieważ Szarmachowi zależało na grze za pieniądze. No, pan Wojtek wkładał głowę tam, gdzie rzeczywiście Szarmach. Tutaj się nie do końca mogę zgodzić z tą opinią, bo to jest takie uogólnianie. Przede wszystkim trzeba wziąć tak... Że nie tylko pieniądze decydują. To też. Pieniądze nie biegają po boisku, tam biegają żywi ludzie i to jest najmniej istotna sprawa. W momencie meczu nikt o tym nie myśli. To o tym mogę zagwarantować. Znam to z doświadczenia i tam przede wszystkim ważna jest gra, ważny jest wynik. Takie słowa, które teraz pan tu wypowiedział, świadczyły o tym, że polskim piłkarzom należałoby zarzucić w przekroju tego turnieju brak zaangażowania. Czegoś takiego nie miało miejsca. Zaangażowanie było, po prostu widać było, że w pewnych momentach brakowało odpowiedniego, przemyślanego sposobu regulowania tempa gry, strategii na dany mecz. To ci zawodnicy, ja odnoszę wrażenie, że ci zawodnicy dali się po prostu wszystko i to było na zasadzie rzucenia wszystko na jedną szalę, a nie rozłożenia tego w odpowiedni sposób akcentami w przekroju spotkania, czy tych trzech spotkań, turniejów, bo tu trzeba wziąć pod uwagę, że te mecze były rozgrywane przez 3 dni. Wiele drużyn
o mniejszym potencjale, nawet naszej grupy. Ja uważam, że Grecja była tym najsłabszym zespołem i kluczem do sukcesu właśnie było zwycięstwo z Grekami, które było bardzo blisko, jak pamiętamy. A tutaj kluczem do sukcesu była odpowiednia strategia na dany mecz, taktyka i umiejętność reagowania na to, co się dzieje na boisku. Grecy w meczu przeciwko nam, gdzie widać było, że początek spotkania zupełnie oni nie wiedzieli, co się dzieje na boisku. My byliśmy stroną przeważającą, dominującą. Strzeliśmy pierwszą bramkę, za moment należało strzelić drugą bramkę lub też dokonać zmian, które po przerwie dodałyby jeszcze większego tempa naszej drużynie. Co się nie stało i Grecy zwiększyli w tym szansę. Dokonali odpowiedniej zmiany, grając już w dziesiątkę. Później widzieliśmy, co się stało, błąd Wojtka Szczęsnego, czerwona kartka. Siły się wyrównały i raptem Grecy zaczęli być tą stroną przeważającą. To jest piłka nożna tutaj w tej chwili. Ale to właśnie, chciałem właśnie tutaj taką jedną, nie wiem, jakąś refleksję taką swoją przemycić, bo mam czasem takie wrażenie, że to nie umiejętności piłkarzy, tylko po prostu jakaś, nie wiem, błąd, wpadka powoduje taką deprymację i potem już się nie gra tak dobrze. Znaczy, to psychiczne jest, nastawienie po prostu. Może tak. To jest wszystko kwestia założeń przedmeczowych i narysowania jakiegoś tam planu gry. Wiadomo, że się wszystkiego nie przewidzi i dlatego piłka nożna jest tak popularnym sportem, że momentami niejednokrotnie jest zaskakująca, że nie zawsze faworyci wygrywają, że nie wszystko da się przewidzieć, że sytuacja po prostu może zmienić się w kilka sekund i raptem bohater czy faworyt schodzi z boiska pokonany. I tutaj właśnie tego zabrakło troszeczkę. Moim zdaniem ten zespół właśnie, mając potencjał naprawdę, który można było wykorzystać w lepszy sposób, nie do końca był przekonany do tego, co oni mają robić na boisku. Chociaż umiejętnościami indywidualnymi Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, czy też Tytoń, który, tak jak widzieliśmy, zupełnie człowiek, który nie był brany pod uwagę przez nikogo, przez media, przez trenerów, do tego, że wystąpi w tym turnieju, wystąpił. Miał szczęście, to, że obronił tego karnego. To jest przede wszystkim... To jest loteria karna. No pan jako bramkarz może to zrobić najlepiej. Czy to był taki fart bramkarski, czy to były jego umiejętności, które... Przede wszystkim bardzo ważny element, który Przemek... Warunek, który Przemek wypełnił, wielu zawodników, ja znam to ze swojego doświadczenia, chociaż częściej byłem tym zawodnikiem na boisku, ale widziałem młodych zawodników, czy też zawodników niejednokrotnie wchodzących z ławki, którzy, czy też to ambicje, czy też inne historie podpowiadały im, żeby się na przykład po tym, jak nie trafiają do pierwszego składu, obrazić na trenera, czy powiedzieć, że nie jest zainteresowany meczem. I w tym momencie zawodnik z takim podejściem traci koncentrację. Przemek tego nie zrobił. On był przygotowany, chociaż oczywiście nie zakładał takiego scenariusza, ale cały czas był w grze, nawet będąc na ławce. On obserwował grę, widział, jak się zachowują zawodnicy, jak strzelają. I to pozwoliło mu utrzymać koncentrację. On wszedł w tym bardzo trudnym momencie, ważnym momencie i wykonał swoje zadanie. Dał spokój zespołowi. Widać było, jak ten zespół zaczął zupełnie inaczej grać już od kolejnego meczu z Rosją. Później następny mecz z Czechami. Widać było, że ten zawodnik wnosi dużo pewności do gry, przede wszystkim obronnej zespołu, co nie zostało gdzieś tam wyłapane w przekroju okresu przygotowawczego, czego trenerzy nie zauważyli, że różnica między Szczęsnym a Tytoniem jest właśnie taka. Tylko, że pewnych rzeczy nie da się wyłowić ani w treningu, ani w sparingu, bo to są zupełnie inne emocje, zupełnie inne realia. Mecz o stawkę, którego niejednokrotnie to było podkreślane, że ten zespół przez 2,5 roku nie grał meczu o stawkę. Pierwszym meczem był mecz z Grecją i wyszło to, powiedzmy, 50-50. Pierwsza połowa dobra, możliwość narzucenia tempa gry na przeciwnika, wykorzystywanie sytuacji, a później już zabrakło troszeczkę pomysłu. Mistrzostwo Europy, zmieniając temat, to też skandaliczne zachowanie kibiców, zwłaszcza polskich, wobec Rosjan. I w ogóle stworzenie atmosfery bitwy warszawskiej i obrony przed Rosjanami. Pan tyle lat grał w Rosji. Jacy oni są? Czy rzeczywiście polscy kibice zachowujący się skandalicznie? Ja czuję, co ty, Marek, o co chcesz zapytać. Czy gdzieś w tym kibicowaniu sportowym istnieje ten aspekt niestety polityczny?
Znaczy on się przewija i przewija się nie tylko w przypadku meczów pomiędzy takimi reprezentacjami jak Polska czy Rosja. Pamiętamy mecze pomiędzy Anglią i Argentyną, jakie są podteksty. Zawsze, zawsze gdzieś te podteksty historyczne, polityczne wygrzebywane są przed takimi spotkaniami przez media, po to podgrzewa atmosferę, zwiększa zainteresowanie meczu, ale niejednokrotnie obserwując gdzieś tam mecze o takiej stawce, to już jest rola mediów, w jaki sposób, jak umiejętnie oni potrafią to przekazać, bo podgrzewanie atmosfery powinno następować do pewnego stopnia, dając też, pokazując dystans do historii, wspominając ją, ale pokazując ten dystans. U nas tego zabrakło, u nas to po prostu poszło po inercji, że my jakby wróciliśmy, cofnęliśmy się o te ponad 90 lat wstecz i znowu mamy te pole bitwy, tak. Pod Radzyminem, a tak naprawdę, ksiądz Skorupka, tak naprawdę ta atmosfera udzieliła się tylko grupie ludzi, znaczy grupie, to nawet po ich zachowaniu trudno ich określić mianem człowieka, to by byli zwykli chuligani, których celem w ogóle i w obszarze zainteresowań nie było pojawienie się na stadionie, czy też kibicowanie polskiej reprezentacji. W ogóle ich piłka nie interesowała, ich interesowała zupełnie tylko ta otoczka. Ja akurat A to miałem, była okazja po prostu, żeby się pokazać. To była wyjątkowa okazja i niestety, oczywiście tych rzeczy nie można było uniknąć, na pewno reakcja służb porządkowych, policji. No ale właśnie, panie Wojtku grał na różnych stadionach. Zdarzały się, wszędzie zdarzają się różne takie międzyklubowe jakby właśnie awantury. I tak dalej, awantury. Tutaj akurat tego było strasznie mało, to znaczy to były incydentalne zupełnie sprawy. Znaczy jeśli porównamy ten turniej Euro 2012 do poprzedniego turnieju w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, na którym również byłem jako zawodnik, to tych incydentów w Polsce było po prostu, praktycznie ich nie było, oprócz tego jednego spotkania o podwyższonym ryzyku Polska-Rosja, nic podobnego się nie wydarzyło na szczęście i to świadczy o tym, że my tutaj jako naród, jako Polacy, jako gospodarze pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Jeszcze wracając do zdarzeń, które miały miejsce przed meczem Polska-Rosja i po meczu, ja byłem bardzo blisko reprezentacji Rosji podczas tego turnieju, jak również reprezentacji Polskiej. Praktycznie codziennie widywałem się z jednymi i z drugimi. Miałem okazję rozmawiać z zawodnikami, ze swoimi kolegami również. I bardzo, bardzo mnie zaskoczył pozytywnie oczywiście gest, który nastąpił 10 kwietnia, właśnie to złożenie kwiatów pod tablicą przez trenera reprezentacji Dika Adwokata i prezydenta Rosyjskiej Federacji Piłki Nożnej pana Fursinko w obecności ambasadora Rosji w Polsce. To na pewno pokazało, że Rosjanie, klasie po prostu oczywiście, Rosja. Że oni odnoszą się z szacunkiem do tego, co się wydarzyło, szanują też ból nas jako Polaków, naszego narodu z powodu tej tragedii i chcą po prostu też zreflektować się w jakiś sposób. Oczywiście będzie mnóstwo różnych komentarzy, też byłem na krakowskim przedmieściu z ciekawości również 10 kwietnia. Widziałem jakby okoliczności przygotowań tych demonstracji w związku z tym, z tą miesięcznicą, czy tak jak to nazwać. I powiem szczerze, że naprawdę pamięć o ludziach, którzy zginęli w tej tragedii, najmniej ważna. Tak, w przypadku tych zjawisk zaś jest gdzieś sunięta na daleki plan i to jest najbardziej takie dotkliwe i bolące, to znaczy pomieszanie pojęć bo ludzie po prostu tracą z horyzontu ideę i cel, w jakim się tam spotykają. To zaczyna się przeradzać w jakąś taką niezdrową, dopisywanie jakiejś niezdrowej ideologii do tego wszystkiego. I Rosjanie również po meczu z Polską, po tych zajściach, ja oglądając to na serwisach informacyjnych, czy też później już będąc w studiu telewizji polskiej, staraliśmy się nie wracać do tego tematu, ale cały czas mieliśmy podgląd z kamer, widzieliśmy, co się dzieje na moście i to po prostu było wręcz szokujące. Obawialiśmy się tego, że może się to rozwinąć dalej. Na szczęście skończyło się tylko na jakichś tam epizodach. Rosjanie, których spotykałem, kibice rosyjscy zaraz po meczu, na drugi dzień piłkarze, ludzie z reprezentacji Rosji, też sam prezydent pan Fursienko, z którym rozmawiałem osobiście, stwierdził jednoznacznie, powiedział, słuchaj Wojtek,
my też mamy idiotów w swoim kraju i na tym skończmy, bo po prostu to nie jest, to nie ma nic wspólnego z piłką nożną i tutaj muszę zgodzić się zdecydowanie, bo naprawdę 99% polskich kibiców, ludzi, którzy naprawdę potraktowali Euro jako święto i to było wielkie święto i organizacyjne. Oczywiście można powiedzieć, zabrakło w wyniku sportowego, ale jako impreza zorganizowana w Polsce i na Ukrainie, my jako współorganizatorzy powinniśmy być z tego dumni, z zachowania, z gościnności naszych kibiców również. I to jest kapitał, którego nie da się przecenić. Również kibice rosyjscy, których spotkałem i na krakowskim przedmieściu i w ogóle w Warszawie, gdzieś tam będąc w różnych miejscach, gdzie oni nie czuli się zaszczuci, oni nie kryli się w takim... swoją rosyjskością. Tak, oni zachowywali się zupełnie normalnie, otwarcie podchodzili. Teraz też obserwowałem takie sytuacje przed meczem Polska-Rosja, będąc pod stadionem Legii Warszawa, gdzie wszyscy uważali, że to będzie taki gorący punkt. Widziałem taki obrazek, aż się zatrzymałem, chciałem przekonać się, czym się to skończy. Idzie kibic, wychodzi ze sklepu Legii Warszawa z pamiątkami, gdzie również była atrybutyka sprzedawana tak na marginesie reprezentacji Rosji, bo reprezentacja Rosji gra w firmie, sprzęcie firmy Adidas, jak Legia Warszawa również. Wychodzi ten kibic owinięty cały w flagę rosyjską i przychodzi na drugą stronę ulicy. Naprzeciw niego, na spotkanie mu idzie czterech polskich kibiców, również z szalikami, takich rosyjskich panów. I ja tak się zastanawiam, czym to się skończy, nie? I ten kibic rosyjski świadomie starał się, żeby ich trasy się nie przecięły. Gdzieś tam próbował ominąć tą grupę, ale ta grupa zdecydowanie chciała wyjść na spotkanie temu rosyjskiemu kibicowi. I w tym momencie zatrzymałem się i myślałem, no to chyba coś się wydarzy. A ci panowie, polscy kibice, podeszli do tego Rosjanina, wyciągnęli piersi rękę, podali mu dłoń, wymienili parę zdań i się rozeszli. I ja, widząc ten obrazek, naprawdę czułem się dumny z tego, że jestem Polakiem, że my potrafimy ponad wszelkimi różnymi historiami znaleźć ten dystans i po prostu docenić to, że ludzie chcą do nas przyjeżdżać. I również po meczu, gdzie rozmawiałem z wieloma kibicami rosyjskimi na krakowskim przedmieściu przed hotelem Bristol, gdzie mieszkała reprezentacja Rosji, oni byli rozgoryczeni niejednokrotnie, wielu z nich tymi zdarzeniami. Wielu z nich mówiło podobnie jak pan Fursienko, że no to są po prostu idioci. Z naszej strony też było paru idiotów, którzy wdali się w te bójki. Ale najgorsze jest to, że po prostu no, ucierpieli ludzie zupełnie niewinni. To jest problem nie tylko polskiej piłki, nie tylko piłki rosyjskiej, która w 2018 roku Rosja będzie organizowała Mistrzostwa Świata. Oni zdają sobie z tego sprawę, że muszą z tym walczyć i z tym problemem również się zderzą. Także to się dzieje na całym świecie, ale na szczęście są to zjawiska marginalne i przede wszystkim... I oby tak zostało. Oby tak zostało. Przede wszystkim przeważają takie obrazki, które widzieliśmy. Które ja osobiście widziałem, jak również to, co widzieliśmy, jak zachowywali się Irlandczycy, Polacy w stosunku do Irlandczyków, czy też jak były przyjmowane i goszczone inne reprezentacje uczestników w naszym kraju. Po raz pierwszy mieliśmy taką okazję, żeby rzeczywiście przyjąć tutaj w naszym kraju taką dużą grupę kibiców z wielu państw Europy i chyba tak mi się wydaje, że ten egzamin akurat zdaliśmy pięknie. Także... To po raz pierwszy to się zdarzyło i oby była to jakiś taki morał na przyszłość. Można żałować, że akurat te mistrzostwa nie zawitały do naszego miasta, przynajmniej w jakiejś części. Chociażby przynajmniej dzieci. Chociażby jakaś impreza okolicznościowa właśnie z okazji tego turnieju. No widzimy, jak na przykład na tym całym turnieju, jak się to teraz rozwija w przypadku miasta Poznań, gdzie można powiedzieć, że Poznań stał się w jakiś sposób enklawą dla kibiców z Irlandii i tutaj kroki ze strony władz miasta również idą w tym kierunku, gdzie oni szukają tej kontynuacji tej przyjaznej współpracy. Także. No, jeżeli już mowa o przyjaźni, pan długo grał w Moskwie, w Doniecku. Pana tam kibice nosili prawie że na rękach. Znaczy, jak to mówią, łaska kibice na pstrym koniu jeździ, także to wszystko zależy od wyniku sportowego. Ale do tego czasu, kiedy pan miał przecież znakomite wyniki. Czy oni wybierają się na pana mecz pożegnalny?
Czy podczas mojej ostatniej wizyty w Moskwie, było to w połowie maja, przed Mistrzostwami Europy, spotkałem się z dużą grupą kibiców. Oczywiście poinformowałem ich, że przygotowuję się do takiego meczu, bo w tej chwili ze względów i organizacyjnych, i też po części ze względu na stan zdrowia jest to niemożliwe i oczywiście w takim spotkaniu chciałbym wziąć udział czynnie, przynajmniej w jakimś tam zakresie czasowym, może nie w pełnym, ale przynajmniej w jakimś symbolicznym, żeby też... Obronić karnego. Żeby móc... Rzadko mi się to udawało czasami, ale mam nadzieję, że do takich wyczynów nie będę zmuszony podczas tego spotkania. Przede wszystkim chciałbym tym meczem podziękować kibicom tutaj w moim mieście, w Suwałkach, bo stąd akurat wyszedłem. Tu się wychowałem, tutaj zaczynałem swoje pierwsze piłkarskie kroki, stawiałem w klubie Wigry i myślę, że przede wszystkim i chciałbym, żeby to miało miejsce tutaj. Z względów, tak jak powiedziałem, z wielu przyczyn ten mecz będzie zorganizowany dopiero w przyszłym roku, najprawdopodobniej w miesiącu czerwcu. Tutaj też duże zainteresowanie, zaangażowanie ze strony władz miasta, także myślę, że ta impreza będzie pretekstem do stworzenia być może imprezy, która na stałe wejdzie do kalendarza imprez sportowych naszego miasta, a liczę na to, że przede wszystkim będzie to impreza, która zachęci młodych sportowców, młodych zawodników piłki nożnej do tego, żeby zainteresowała się tą dyscypliną sportu i dać im możliwość rywalizowania. Właśnie, bo o tych młodych chcieliśmy jeszcze porozmawiać, bo to pańska inicjatywa tworzenia szkółki piłkarskiej, tak jak pan wcześniej sam powiedział, jest to jedna z wielu takich inicjatyw w Polsce. Ja ciągle tak się zastanawiam, jak dużo trzeba uwagi, dużo, no nie wiem, no, trzeba nakładów finansowych pewnie też, po to, żeby coś takiego robić, żeby tam wyłapywać właśnie te talenty jak najwcześniej. Znaczy przede wszystkim pierwsza faza i to są trendy generalnie, które napływają do nas z zachodniej Europy, z takich lig jak krajów jak Niemcy, jak Hiszpania, jak również wzorce wschodnie, rosyjskie, ukraińskie. Gdzieś tam można też podpatrywać, ja miałem okazję się im przyglądać, chociaż tam tendencja jest troszeczkę inna, ale to są już niuanse. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby w dziewczynkach, w chłopcach w wieku 5-6 lat budować zainteresowanie, ogólne zainteresowanie aktywnością sportową, jakąkolwiek, bo wiemy co przyniósł nam ten okres transformacji, roczniki lat 90., jak większość tej populacji naszych dzieci, jak one lgną do sportu i po prostu no, to są duże, że tak powiem, straty w materiale ludzkim. Ci ludzie po prostu nie mają większego celu. Naszym zadaniem w Akademii 2012 jest przede wszystkim zainteresowanie od najmłodszych lat aktywnością sportową, w tym przypadku piłką nożną, i poprzez sport edukowanie również, budowanie świadomości, budowanie też tych pewnych cech charakteru, uczenie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, również uczenie dążenia do celu, że pokazanie dzieciom już od najmłodszych lat, oczywiście w umiejętny sposób, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś po prostu postawić do kąta. Żeby nie stresować go tam. Nie stresować, ale zachęcać do tego, żeby to dziecko krok po kroku sprostało kolejnym wyzwaniom. W związku z tym mam pytanie, panie Wojtku. Jeśli uda się panu wychować, wynaleźć jakiś talent piłkarski, to co pan zrobi? Natychmiast pan go sprzeda do jakiegoś... Wie pan, ja nie jestem ani od kupywania, ani sprzedawania. My przede wszystkim zajmujemy się i będziemy się zajmowali szkoleniem młodzieży od 5 do 12 roku Tylko życia. Co się z nimi później dalej będzie działo? No, są jeszcze różnego rodzaju projekty i opcje. My na to mamy jeszcze generalnie 2 lata, bo najstarszy rocznik, który w tej chwili bierzemy, że tak powiem, pod swoje skrzydła, to jest rocznik 2002, czyli minimalnie każde dziecko w naszej akademii spędzi 2 lata. I w tym okresie będziemy w stanie po pierwsze ocenić potencjał tych chłopaków i dziewczynek i ich dalsze możliwości i też również podpowiedzieć im i ich rodzicom odpowiednią drogę rozwoju. Być może kolejnym etapem dla nich będzie klub sportowy Wigry, być może kolejnym etapem będzie, nie wiem, klub Jagiellonia Białystok, czy SMS, czy też szkółka Legii Warszawa. To tych możliwości istnieje. Tutaj generalnie chodzi przede wszystkim o współpracę, o stworzenie tej
tej platformy do współpracy i szkolenie młodzieży, bo żeby wyłowić kogokolwiek, bo jeśli weźmiemy na porównania na przykład szkółki piłkarskie klubów portugalskich, to tam nabór do jednorazowy nabór to jest w ilości 5000 dzieci. Oni z tej grupy selekcjonują. My zaczynamy po prostu zdecydowanie później niż wszystkie inne kraje, ale zaczynamy, to jest najważniejsze. Wiele szkółek już funkcjonuje na terenie naszego kraju. Wiele jest prowadzonych przez byłych piłkarzy. A pana szkółka jak w tej chwili się rozwija? Ile tam są miejsca? Znaczy w tej chwili prowadzimy ciągły nabór. Można zgłaszać dzieciaki poprzez wypełnienie formularza, który można znaleźć na naszej stronie www.akademia2012.pl. Taki formularz się po prostu pobiera, wypełnia, rodzice muszą go podpisać i odesłać do nas i wówczas otrzymują informacje o najbliższych spotkaniach. Już w sierpniu rozpoczynamy taki mini projekt pod tytułem Wakacje z Akademią 2012. Są to sesje treningowe raz w tygodniu przez miesiąc sierpień, bezpłatne. Gdzie się odbywają? Sesje treningowe będą odbywały się na boisku Orlik przy szkole numer 11 i dla niektórych grup wiekowych przy szkole numer 9, ale dla wszystkich zainteresowanych od momentu zgłoszenia my wysyłamy informacje drogą elektroniczną i wówczas rodzice mają pełen program na miesiąca odnośnie zajęć z dziećmi. I na takie zajęcia można przyjść, nawet jeśli ktoś nie ma tego formularza wypełnionego. Ten formularz będziemy mieli na miejscu, można go wypełnić przeprowadzić dziecko i zobaczyć, czy w ogóle to dziecko wykaże jakiekolwiek zainteresowanie. I to jeśli miałbym tak krótko opisać, jak te treningi nasze będą wyglądały, to przede wszystkim dla grup wiekowych 5-6-latków, 7-latków to są ćwiczenia w formie zabaw, niejednokrotnie ćwiczenia gdzieś usytuowane w rzeczywistości bajkowej. Chodzi o to przede wszystkim, żeby te dzieciaki zainteresować, a piłka jest tylko takim elementem wiążącym, który ma w pewnym momencie koncentracja dziecka ma być przeniesiona z tego całego otoczenia właśnie na tą jedną piłkę i wtedy od tego momentu można powiedzieć, w momencie, gdy już dziecko zacznie się interesować tym okrągłym przedmiotem, można powiedzieć, że od tego momentu można zaczynać już szkolenie piłkarskie. Panie Wojtku, opowiadał mi Pan kiedyś o swoich początkach na podwórku przy ulicy Utrata, piłkarskich początkach. Czy te doświadczenia pomagają Panu w prowadzeniu takiej szkółki dla tych dzieci? Czy czegoś innego można ich nauczyć? Czy taka, no taki rygor, jak tam to z tego, co Pan opowiada, no ten najsłabszy to staje na bramce, nie? Znaczy tutaj akurat są w tej chwili takie tendencje, będziemy się ich trzymali, że nie ma podziału, jakby nie ma przypisywania do pozycji w tej chwili, jeśli chodzi o wiek do 9-10 roku życia, to jest duża rotacja i każdy gra praktycznie wszędzie, w zależności od trenera. Już po 10 roku życia można szukać predyspozycji określonych dla danego zawodnika, ale też niejednokrotnie przykład Piszczek, który był napastnikiem, teraz jest obrońcą, świetnym zresztą obrońcą skrzydłowym, także tutaj te tendencje troszeczkę w piłce się zmieniają. Naszym głównym celem, z czym my się będziemy musieli zmierzyć w porównaniu do tego okresu, kiedy ja zaczynałem, my przede wszystkim, nasze pokolenie nie miało tyle, że tak powiem, otaczających nas rozrywek. Wakacje się zaczynały, to po 9 godzinie, około 10, jak się kończył teleranek, to wszyscy wylegali na podwórko i była kwestia tylko, o której będziesz mógł wejść na boisko, bo czy zdążysz do obiadu, czy nie, pograć przynajmniej raz, uderzyć piłkę. W tej chwili my rodzice, bo również jestem rodzicem, naszym dzieciom staramy się ułatwić życie, czyli dajemy praktycznie wszystko, co możemy i te dzieci praktycznie nasze mają wszystko, wszystko jest dostępne, tak? I nie ma w nich nawyku dążenia do celu, że na coś trzeba czasami zapracować, czy też poczekać, czy się postarać, brakuje cierpliwości. I to będzie główny nasz, że tak powiem, cel, żeby wypracować w tych dzieciach taką w podświadomości, taki instynkt, że właśnie sport to jest ta droga, gdzie trzeba się poświęcić, ale cel się osiąga zawsze, jeśli się tylko go chce osiągnąć i jeśli się do tego przyłoży wszelkich starań. I to nie dzieje się od razu. Wiadomo, że tak jak powiedziałem, przede wszystkim naszym głównym założeniem dla najmłodszych jest
skoncentrowanie ich uwagi na tym okrągłym przedmiocie. A jednak może tylko takim ostatecznym celem to chyba jest jednak znalezienie takiego diamentu. Oczywiście. No takie rzeczy się na pewno zdarzają i ja jestem święcie przekonany, że w naszym regionie, również w naszym mieście jest wielu talentowanych chłopaków. Wielu z nich już widziałem. Pan jest przykładem. I dziewczynek. Tak. Ja akurat jestem... Moja kariera, moja historia, może to dziwnie zabrzmi, ale jest w dużej części efektem pewnego też przypadku i trochę szczęścia. Oczywiście zaangażowanie, praca, ten charakter, jaki posiadam, też w jakiś sposób mi pomógł, ale to nie, mój wynik sportowy, czy to, że ja zaistniałem w piłce nożnej profesjonalnej, tu wychodząc z tego miasta Suwałki, nie był efektem przemyślanego procesu. To był po prostu coś na zasadzie, no, zdarza się nie każdemu, o tak bym powiedział. Szczęśliwy ciąg przypadków, aby takich szczęśliwych ciągów przypadków. Czy mamy kolejny szczęśliwy ciąg przypadków? Jest to Patryk Małecki. On akurat miał to szczęście, że dosyć wcześnie trafił do klubu, który w miarę szkolenie młodzieży się zajmował i on mógł ten swój potencjał jeszcze bardziej rozwinąć. Dlatego też chcemy tu w Suwałkach stworzyć warunki dla dzieci, które interesują się piłką nożną, żeby po prostu te możliwości ich już tu lokalnie były w miarę upływu czasu, no, żeby można było je pokazać, wyłonić, wydobyć. I myślę, że jest duża, duża masa utalentowanych dzieci, które naprawdę są podatnym gruntem do szkolenia w kierunku piłki nożnej, jak nie tylko. Przede wszystkim widzimy, jakie efekty przynosi praca z pływakami. Tak? Pan Dec, który robi świetną robotę, badminton również, mamy olimpijczyków. Także no, naprawdę myślę, że jeśli chodzi o... No i stadion mamy. No obiekty to już miasto nam zagwarantowało wspaniałą infrastrukturę sportową. Teraz tylko głównym problemem jest również i działaniem takich ludzi jak ja, żeby te obiekty zapełnić. No, nie ukrywam, że myślę, że również przy dużym wsparciu i władz miasta i samorządowych. Czego powinniśmy sobie i panu życzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję Państwu.